Siemka, z tej strony Prosod, a to jest kolejny odcinek z Resident Evil Zero HD. Jak sami pamiętacie, ja dostałem jakiegoś dziwnego downa z powidokiem. Dalej nie wiem, co się stało. Jednak przez cały tamten dzień bolała mnie głowa. Ten powidok mi zniknął, nie wiem, po 20 minutach, jak się... po 20 minutach leżenia. Taka ciekawostka, nie? I słuchajcie, ja tutaj jako tako mam przygotowane na kartce trzy kombinacje możliwe tutaj. I zacznę chyba od pierwszej, to się zaczyna od jelenia. No i teraz wszystko ładnie widzę. I stand tall on the earth. Stoję wysoko na ziemi. I nie wiem, z rogami displayed, tak. No. Dobra. Wydaje mi się, że najpierw trzeba zacząć od tego jelenia. Tak mi się bynajmniej wydaje. No nie, wcale! No ej! Boże, ta kamera jest taka głupia, naprawdę. Teraz chyba powinien być wilk. Wiecie, tutaj możliwych jest aż 36 kombinacji, może nawet więcej. Później chyba jest koniu. Po koniu jest chyba... tygrys? Wiesz co, ja wam nie będę tłumaczyć dlaczego, bo to są tylko takie moje kombinacje, nie? Tak, później coś tam mówią o królach, czyli wiecie, no, z lwa pójdziemy na węża, a wiecie, możliwe, że idę w złą kolejność, nie? Jak pójdę w złą kolejność, to zrobię to tak jakby, nie wiem, od nowa, tylko że w innej kolejności, nie? O kurwa! Jestem bogiem! O ja pierdolę. Ja naprawdę myślę... Powiedzcie, że tak, tak, Bajosidko, dobrze myślisz i w ogóle zrobi mi się dobrze na serduszku, bo... Ostatni poziom, znaczy ostatni odcinek, to naprawdę mi było przykro, ja bałem się przez chwilę, że stracę wzrok czy coś. I wiecie, jak mi zniknął potem ten powidok, to bolała mnie tak głowa, że no po prostu nie wziąłem sobie dwie, jednego Ibuma i coś jeszcze na ten Unity Tablet, aha. Użyć? Nie. A pewnie będziemy musieli zrobić egzamin. Czy coś takiego. Tu jest jeszcze butelka. Empty bottle. Że właśnie musiałem sobie wziąć jednego Ibuma. I za dwie godziny wziąłem jeszcze Migra Stop, czyli wiecie, że na migrenę, nie? Ale powiem wam, że troszeczkę mi przeszło, troszeczkę, ale dalej mnie bolała ta głowa po jakimś czasie, nie? O Jezus kochany! Moja droga. I potem jeszcze ten... Dobra, to i tak w sumie Rebeka musi wziąć. Ja to wezmę, połączę. Dobrze, ja mam to w dupie, ja chcę roślinę. Później jeszcze koledzy mnie namawiali na piwo i potem właśnie tak wszedłem. Zgodziłem się i w ogóle, a mówię... Ja wziąłem dwie tabletki. Przecież jeszcze pić do tego. Będzie tak
chujowo. No i stwierdziłem, że nie będę pił. Ale zaproszę ich chociaż do domu. Żeby było sprawiedliwie, że tak powiem. Ale nawet bez alkoholu się dobrze bawiłem, że tak powiem. Co jeśli dyrektor Markus cały czas nie wiem, szpera? O co chodzi z tymi dziwnymi pijawkami? Interest? Wygląda jakby to pokochał. Rumor. Plotkują, że jest coś niebezpiecznego, kurwa, w tych pijawkach. To prawda, że Denis dotknął jedną pijawkę i dostał gorączki. I dzisiaj znowu. Mons? I wpisujemy Mourans, może o to. Jęczy, aha. To jęczenie słychać za drzwiami nawet. Nie ma mowy, żeby to było tak blisko. Jeśli dyrektor zlecił mi, mi to zlecił. Nie mogę z nim nie mogę skończyć jak Denis. O. Biedaczek. Cierpi. Makes me itch. Jost. Czekajcie, ja to wpiszę w słownik. Jost. Jest tylko jostle i jostling, czyli przepychać się albo popchnąć. Nie wiem. A, on już... Pomocy, mamo. Aha. Czyli on też chyba zachorował, czy coś takiego, bo w sumie było tutaj dwóch doktorków. Więc... wszystko możliwe. Dobra. No, weź ten... Ja pierdolę! No, brawo. Nobla, chcesz? Dobra, w sumie tylko był ten... Tutaj ten Unity Tablet. Egzamin. Ale nie wiem, o co chodzi. Dobra, pójdziemy do safe house'a i to tam wszystko schowamy. Już się chyba wróciłem do tych poprzednich pokoi, tak mi się wydaje, nie? Chyba tak. Biorę skanowanie, żeby mi tych wirusów rzeczywiście szukało, to nie, przecież wszystko jest dobrze! Ja patrz to, że ja jak włączam komputer, to nie wiem, jednocześnie mi się włącza przeglądarka Firefox, co wcale przeglądarką Firefox nie jest, tylko są jakieś dziwne, zaszyfrowane litery, gdzie pisze jakby Laura chciała ten schakować system, no to mówię, no kurwa. Może serio mi się Laura chce wbić na serwer, czy coś takiego. Chce się połączyć z moim komputerem. Proszę, Laura. No i no. Nie mogę tego usunąć, jeśli nawet kliknąłem otwórz plik zrzutu, czy coś takiego. To pomimo tego, że ja to i tak usunąłem, to i tak w kółko działa, nie? Nic nie zrobię chyba z tym. Wziąłem ze sobą ten Unity Tablet, bo nie wiadomo, co tutaj mnie może czekać.
Słyszę jakieś... Jezu, żeby tych głupich małp nie było. Ale... O kurwa. No, lepiej się odsuńmy. Dobrze wam tak. Dobra, tutaj już chyba Rebeka musi działać. Locker key. Wygląda jak ściek od fabryki. Woda zlatuje prosto w ciemność. Okej. Okay. Dobra, idziemy tutaj. Mamy już locker key oraz Unity tablet. Lol. Co za granaty? Znowu jakiś nowy rodzaj. Widzicie, ale przynajmniej w tym odcinku zrobię coś pożytecznego, nie? O kurwa, ile broni rzeczywiście. No, tyle broni, szkoda, że oni tego nie wezmą. A czemu? Ciekawe właśnie, czemu nie wezmą. W sumie, nie wiem, czy ja bym tu w ogóle gdziekolwiek zmieścił, nie? Ale no dobra. A, nie mogę tego wziąć, zapomniałem. Miałem się tylko upewnić. It's locked. Ale my mamy locker key przecież. Wyskoczy nam jakiś trup z szafki? Nie. Mleee. Duralumin... Duralumin... Case. Duralumin. Co, Rebeka, na razie tego nie dotykaj. Ja chcę sprawdzić tę teczuszkę. Trzysta osiemdziesiąt pięć to było? O, otworzyło się. O proszę, ej, czy to nie jest wirus? Próbka wirusa, czy coś takiego? Handgun parts. O kurwa mać. Dobra, to kombajn. O ja pierdolę. Ale i ojca. A tylko Rebeka ma taki? Lol. Dobra, niech będzie. Nie wiem czemu akurat Billy ma ten. Ale w ogóle... Billy, weź zmień tą broń. Bo jak ty nagle użyjesz na zombiaka jednego, albo nie wiem, na kruki, granata. Wątpię, żeby były kruki tutaj, no ale w sumie chuj wie. Chuj wie. Nie mówię nie. No to wiecie. Cześć, próbuję się przyjrzeć, co tam pisze.
No chyba się nie przyjrzę, nie rozczytam tego. Press a button. Oho, ktoś tu będzie musiał zostać. I wydaje mi się, że to będzie Rebecca. I'll check it out. Roger. 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 Dobra, mam granaty, ale kurwa, no właśnie nie mogę tego podnieść. O my geno. A ile ma Rebecca miejsca? Aż dwa. Aha. Dobra, to pójdzie Rebecca jednak. Come on. Okay. Okay. A czekamy, aż on tu przylezie. I'll go. Yeah. Yeah. Co to są za granaty? Acid grenades. Czy jakieś granaty z kwasem? Kurwa, będziemy pluć kwasem teraz. Tfu. Dobra, ogarniemy sobie ten labirynt. O kurwa. Ja pierdolę, co to jest? Że to padło już. Ale kabaret, lol. Facility key. O kurde. Czyli wracamy na górę. Do tego water emblema. Może zjedźmy całą tą piwnicę najpierw. No widać w sumie, że tutaj są jakieś łuski. No nie mogę przeładować. To po co te były granaty z kwasem? Szkoda, że mi się na chuj przydały. Co jakiś... Nie, nie mogę już nawet nic kliknąć. Dobra, to słuchajcie. Tutaj już widzę, że nic nie ma. Już będziemy chyba wracać. Chuj chodzi w ogóle dalej z tym Unity panelem, to ja dalej nie wiem, nie? Szczerze mówiąc. Oj, 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 oj. Bez jeszcze ten debil tam został. No ja pierdolę. Co za dzban. Okay. 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 Ogólnie nie wiem, czy będzie jakikolwiek sens wracać jeszcze tutaj.
kurwa, jestem pełny. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle, bo tylko trzy rzeczy chyba tu zostawiłem. Pustą butelkę, to są granaty. Albo jeden granat, chyba co najwyżej. No i tutaj zielsko, no ale no zielsko mamy potąd. Możemy się nim kurwa udławić. Ale dobra, już będziemy wracać raczej na górę. Mamy już ten facility key. Jestem ciekaw, czy jak znalazłem właśnie te ten upgrade do broni, to czy mi to dało właśnie coś do obrażeń? Że ja tak szybko zabiłem tych typów, czy to tylko właśnie jest na tym poziomie trudności, bo tego akurat nie wiem. A ja pamiętam jeszcze ogólnie, gdzie jest ten, gdzie trzeba użyć facility key. Jeszcze pamiętam. Jeszcze coś na dworzu był, jakiś generator czy coś takiego potrzebne. A mi się chce srać. Wiem, że bardzo was to pewnie obchodzi, no ale no. Muszę się o tym z kimś podzielić, tak? Bo nie mam z kim. Chyba, że nie usłyszeliście, to dobrze. Kurwa, co mi tak loguje? Krok. Halo. 60 FPS-ów. I co chwila się zmienia na 61 albo 59. Halo! Gro! Wow, niemożliwe. Może się boss ładował? O nie, tylko nie boss. To co to za typa w ogóle? What? A, dobra, tak to trzeba zrobić. Tak. Ja chcę mapę. Halo, ja chcę mapę. O kurwa, trochę jeszcze pochodzimy. A nie wiem, czy chcę. Ale okej, no sprawdźmy. To będzie chyba ostatnie, co zrobimy. O, żaden Tarzan mi nie wyskoczył przez to okno. Nie! No nie, ty głupie pijaczyny. O, tu coś. Ej, spadać ode mnie. Dobrze, ale tu coś jest! Rebeka, ty ten patrzipo! Łapię. Łomie. Jedno z drugim. Łomne. Jak chuj. O, wzięłaś! Niemożliwe! Wise handle.
dobra. Mamy jakiś wise handle, mamy jeszcze jakiś nagrobek. Nie wiem, o co z tym chodzi, no ale mamy, tak? O! Jasne. Przesuń się! O, dobra. Ej, no ale i tak mam pijawki na sobie się stąd. No i wszyscy są fajni na razie. Dobra, idziemy tutaj. Jakiś bag. Play the piano. A co zagraj? Daj mi bit, to zmarnuję. Rebecca Chambers. Jezu! Aż pan mi się zatrząsł. Ta ściana jest jakaś dziwna. Nie mogę wyjść za barek, ale nonsens. Aha. Aha. No co stąd? Pijawki jebane. Znowu czeka mnie ten przenoszenie rzeczy. No tu jeszcze jakieś drzwi, no ludzie, no bez przesady. No, weź się pan. Weź się, tato. Dobra, tego Wise'a mogę użyć. Obedience tablet. Kurde, wiedziałem, co to jest obedience, ale teraz za chuja nie mogę sobie przypomnieć, nie? Pamiętam, jak się nauczyłem tego słówka, to mówię sobie: o kurde, ale jesteś zajebisty z tego angielskiego. Poważnie. Dobra, tu nic nie ma. Ale tutaj kolejny tablet ogarnęliśmy. Wise handle tak samo. Dobra, i tu są jeszcze jakieś drzwi. No to już ostatni pokój będzie w sumie. W tej rezydencji. Do ogarnięcia. Dźwięki jakiegoś
jak z jakiegoś taniego horroru, nie? Albo z takiego starego horroru. Na pewno chcemy się tutaj pakować? No nie wiem, czy... W ogóle halo, halo, ja i tak nie mam miejsca. W ogóle, Rebeka, weź egzamin ten. O, obedience. Słuchajcie, może jego da się otworzyć, czy coś takiego. Dobra, to może spróbujmy egzamin. Ale to będę miał zaznaczone chociaż. Aha, nie ma tu nic interesującego. No to po co ten pokój tu jest w ogóle? Dobra, nie wiem. Nie wiem, tylko wiedziałem. Wiedziałem, że nagle mi coś stary i wyskoczy. Jakim cudem to ma prawo mnie jeść w ogóle, nie? No wal się! Nie! Oła. O matko. Jezu, Rebeka. Musimy uciekać tutaj, no. Bo oczywiście nie można się wymienić. Ani nic. Nie no, po co? Najpierw mi zbiegła twoja koleżanka, nie? Wyrzucę to. No kurwa, weź to! Ten papizdo. Ty tak samo. Chcę tu wziąć. Trzeba kurwa zrobić 3 okrążenia wokół tego. Rytuał trzeba zrobić. Ona tego nie podniosłem, brawo ja teraz. Ile to jest rzeczy w ogóle? To jest butelka tylko i te zioła. Dobra, niech ona trzyma te. Idę se stąd. No zostawcie mnie. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem, gdzie mam użyć te tablety. Może mam je użyć tutaj. Bo tutaj typ wygląda, jakbyś się serio prosił o te tablety.
Ten typo. Strasznie tak wygląda. Nie, nie mogę. To jebać go. Może tutaj mam iść? Tutaj te tablety dać, czy co? Sprawdzę. To jest po prostu zamknięte. O proszę! Tu trzeba te wsadzić te tablety. Ale gdzie jest trzeci? Obedience i Unity. We are Unity. No i gdzie jest trzeci? Serio. Tego nie wiem, szczerze mówiąc. Czy jednak dobrze, że to wyszedłem w sumie? Może jak tu się zrespi nagle jakiś boss? Bo te dziwne skorpiony, czy coś. Dobra, słuchajcie, idziemy zapisać gierkę. I będziemy kończyć, bo już wydaje mi się, że długo nam to zajmuje. Może tutaj czegoś nie odkryłem? Tu, o! Dobra, zapisujemy grę i będziemy kończyć. Dobra. No i słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku prawdopodobnie będziemy się zajmować chyba tym trzecim tabletem. Przynajmniej ja będę się rozglądać tak jakby bardziej poza nagraniem. Bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, co mogłem ominąć. Co może nawet miałem zrobić i zapomniałem. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia. Na następnym odcinku z Resident Evil Zero HD.